W polskiej piłce dzieją się rzeczy niestworzone. Tym razem wydarzyła się afera familiadowa. I chodzi tutaj o występ Pawła Wszołka w Familiadzie, który delikatnie został wyśmiany przez portal Weszło. Na 5 prób Wszołek nie udzielił ani jednej prawidłowej odpowiedzi i tekst o tym umieszczony na portalu Weszło strasznie go zbulwersował. Ale zbulwersował go aż do tego stopnia, że musiał zadzwonić do redakcji i tę sprawę wyjaśnić. Wszołek zarzucił w tej rozmowie w Familiadzie, że jest... zmontowana niestety. Według niego na pytanie odpowiadano po 3 razy, było wiele wersji pytań, te, które jemu akurat wyszły i podpasowały, nie zostały opublikowane, a tylko te, w których no nie udzielił odpowiedzi, weszły do emisji. Natomiast Karol Strasburger w rozmowie z serwisem Plotek rozwiał wszystkie wątpliwości, troszeczkę też się bronił, ale odpowiedział na zarzuty Wszołka, twierdząc, że piłkarz powinien nauczyć się przegrywać i on nie potrafi się bawić i śmiać. Zapewnił również, że program nie jest ustawiony.